Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zumaciek, a to jest pierwszy odcinek nowej serii na moim kanale Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. To jest gra, którą naprawdę grałem dosyć długo, ale nie o to chodzi. Banjo-Kazooie, ogólnie tytuł Banjo-Kazooie, może nie jest w Polsce znany, może nie jest ten tytuł Polakom, młodszym graczom bardzo znany, ale... Banjo-Kazooie to jest jedna z gier, z których nagrałem Let's Play, nie Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, czyli ta gra teraz, tylko Banjo-Kazooie z 1996 na konsolę Nintendo 64. Pamiętam, jak dostałem konsolę Nintendo 64 i od razu tam była ta, między innymi ta gra. I zakochałem się po prostu w tej grze, ta gra będzie dla mnie zawsze na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ulubione gry. Więc cóż, to jest gra na Xboxa 360 Exclusive, nie ma tej gry na żadną inną konsolę ani na PC. Chociaż nigdy nic nie wiadomo, zawsze mogą przerobić, znaczy przekonwertować to na Xbox One, ale to nie w tym rzecz. To jest tak jakby trzecia część gry. Banjo-Kazooie to pierwsza gra, z której nagrałem serię, aż dwa razy nagrałem serię na starym kanale i na nowym, na tym kanale co teraz mam. Nagrałem serię z Banjo-Kazooie. Oczywiście to jest dosyć. Tamta seria jest dosyć stara, dlatego jeszcze stary mikrofon, jeszcze tak mniej troszeczkę gadałem i w ogóle, ale tak czy siak polecam zajrzeć tak na chwilkę, jeśli ktoś chce. Banjo-Tooie, czyli druga część, nie pokazywałem i grałem, ale nie przeszedłem. Więc na pewno kiedyś w przyszłości pokażę też Banjo-Tooie. I najprawdopodobniej z Xboxa 360. I naprawdę jestem bardzo dumny, że jako jedyny nagrałem z Banjo-Kazooie na YouTube'a Let's Play. I z tego co widzę, z Banjo-Tooie i z Banjo-Kazooie Nuts and Bolts też nie ma. Też żaden z polskich YouTuberów nie nagrał Let's Play'a, więc no też bardzo mnie cieszy to, że... Bardzo mnie cieszy to, że po prostu ja nagram jako pierwszy, może nie jako jedyny, bo może coś w przyszłości ktoś nagra też, ale tak czy siak chcę wam pokazać tę grę, bo jest troszeczkę inna niż dwie jej poprzedniczki, ale tak czy siak chciałem wam pokazać, więc zrobimy z tego pełną serię w końcu i rozpoczynamy nową grę i lecimy! Dobra, to akurat miałem jakiś tam zapis gry, prawda, ale oczywiście... Zaczynamy nową grę i nową serię. Czy masz jakieś kłopoty z odnalezieniem Jinjo w świecie gry? Jinjo to są takie... A dobra, teraz mamy intro akurat. Once upon a time, there lived a heroic bear called Banjo. A rather loud bird called Kazooie, and an unpleasant witch called Gruntilda. When Banjo's sister was kidnapped, the bear and bird rescued her from the depths of the witch's lair, overcoming many perils and speech impediments to send Gruntilda tumbling to her doom. But she was nothing if not persistent, and surprising nobody, the old hag soon rose from her grave for round two. Our brave heroes once again stood in her way, and this second showdown ended just as badly for Gruntilda, who really should have quit while she was ahead. Many years have passed, and peace reigns in Spiral Mountain. So what became of the bear, the bird, and the witch? Oh!
No i dobra, tak wygląda Banjo Kazooie na Z-Balls. Oczywiście nie będziemy sterować tym grybasem tutaj, tylko to jest tak na początku. Tak czy siak, mamy tutaj Xboxa, jak widzicie. Kazooie sobie tutaj, Kazooie to jest ten ptak. Właściwie ptak płci żeńskiej, nie wiem jak się to odmienia. W każdym razie, on będzie tutaj cały czas tak gadał. W każdym razie, właśnie jak wcisnąłem tam nową grę, mogliście zobaczyć jak wygląda. Znaczy po prostu tam był lektor i opowiadał historię, pokrótce, wiesz, więc no, mogliście po prostu dowiedzieć się ogólnie o historii Banjo-Kazooie. I tam się pomyliłem o 2 lata, nie 96, tylko 8, ale tak czy siak. Więc no tak wygląda gra. Grafika no nie jest może najpiękniejsza, ale nie jest też zła. To jest gra z 2008 chyba. I jak już mówiłem, jest ekskluzyw na 360 Xbox, ale grafika nie jest naprawdę zła. Ale wiadomo, że grafika tutaj nie będzie jakaś super, 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 skoro to jest, no, ta gra troszeczkę lat już ma, no i jeszcze na jeszcze bardziej starszą konsolę. No to dobra, więc lecimy. Tu jeszcze możemy sobie przeczytać coś. Grób Batelski. Niech mu ziemia lekką będzie. Zmarł tu tragiczną śmiercią w 2000 roku, ale zmartwychwstał jakiś tydzień później. No właśnie, Batelski, czyli inaczej Bottles po angielsku, to był taki, jak to się nazywa po polsku? Kret. To jest kret, który nam pomagał. To był taki samouczek NPC, prawda? Czyli nie występował jako tako, nie pomagał nam jako NPC, tylko po prostu tutaj na przykład we wcześniejszych grach był kopiec kreta, wciskaliśmy B i gadaliśmy z nim i on coś tam nam podpowiadał, prawda? Więc no, tutaj ogólnie ten świat tutaj to się nazywa Spiral Mountain. Spiral, tutaj mamy spiralną górę, spiralna góra. Góra w sumie, no i lecimy. Nie, to nie ja włączyłem pauzę. To dalej jest cutscenka. Tak, i tutaj niby mamy po prostu biegać, prawda? Ale to nie będzie wyglądać tak, jak teraz wygląda. Za chwilkę będzie kolejna cutscenka, to jest tylko taki... No właśnie, tutaj ten HGW chce czegoś nowego w grach.
No i właśnie, przelecimy się do całkowicie nowego świata w świecie Banjo-Kazooie. No i to była oczywiście Gruntilda też, czyli nasza główna antagonistka z wszystkich w sumie gier. No i mamy tutaj właśnie świat, w którym praktycznie przez całą grę będziemy. Ja od razu wam powiem tyle, że nie przeszedłem nigdy tej gry. Długo, długo grałem i miałem duży progres, ale nie przeszedłem gry do końca. Nie wiem, jak ta gra ogólnie wygląda później. Bo tylko parę światów tam odblokowałem, znaczy dosyć dużo, ale nie wszystkie. Więc... Tutaj oczywiście mamy cutscenkę, możecie sobie czytać, pauzować, czytać, ale no dialogów jako tako nie ma tutaj. Tylko są takie dźwięki. No właśnie, takie dźwięki mamy, więc no nie jest to żadne zagłuszanie teraz, jak gadam. No w każdym razie... Cóż, dostaliśmy teraz patyk, znaczy no patyk, to jest Kazooie tak nazwała to patyk, ale jest to różdżka magiczna, którą no w sumie wszystko robimy. Jest to zarówno broń, jak i narzędzie do konstruowania różnych rzeczy. A Gruntilda dostała, nie wiem, kota jakiegoś? Nie wiem co to w sumie jest. Ta została kota, którego chyba nie lubi. No, a teraz przytrzymaj prawy spust, by podnieść przedmioty oraz puścić go, aby je puścić. Dobra, to akurat wiemy. To jest taki mały tutorial, jak się ogólnie tutaj steruje z tą różdżką, jak mamy tutaj różdżkę właśnie, widzicie? Dobra, więc podnosimy. No i niesiemy ją, prawda? Musimy ją tutaj zanieść i tu będą ogólnie narzędzia. To jest Mambo. To jest kolejna postać znana właśnie z poprzednich gier. Gadamy z nim. Mambo otwiera nową skrzynię, odblokowuje nowe części w warsztacie Mambo. To części na niskim poziomie, ale nie za dobre. Misiu może przeglądać lewym drogą, dobra?
Jak się Michelowi nie znudzi, wciśnij B, aby kontynuować. Dobrze. Mamy tutaj standardowy fotel, koło i takie różne części do samochodu, bo ogólnie ta gra polega na jeżdżeniu samochodami, ale nie tylko. W sumie różnymi pojazdami. Czołgami, samolotami, łódkami i takie, wiecie co. I tutaj teraz Mambo nam pokazuje... Wybaczcie, mam troszkę katar. Mambo nam tu pokazuje, że po świecie są porozrzucane właśnie takie kostki tutaj z numerem 8, ponumerowane są po prostu i musimy je jakoś dostać, przynieść do Mambo, przywieźć to Mambo, a Mambo nam odblokuje różne nowe części, które są zawarte w tych kostkach. Oczywiście ten odcinek nie wiem ile będzie trwał, ponieważ jest to oczywiście odcinek wstępny, taki wstęp. Ale teraz jesteśmy w warsztacie Mambo. Mambo to ogólnie postać, która w pierwszej części, nie wiem jak jest w drugiej, ale w pierwszej części Mambo, dzięki Mambo mogliśmy się przemieniać w różne NPC, na przykład krokodyla albo pszczołę, bąka w sumie, strzmiela, nie wiem. Żeby latać, albo żeby dostać się do, albo w termita mogliśmy się przemienić w pierwszym świecie. W pierwszym levelu, żeby na przykład iść po ścianach, po których Mario, Jezu, Banjo nie mógł się poruszać. No, możecie tam obejrzeć moją serię, albo przejrzeć tak pokrótce, jak wyglądała pierwsza część. Musimy odbudować pojazd. Dobra, czyli tak, magazyn, tacka, no i kładziemy tutaj tackę. Ja oczywiście wiem, jak to wszystko wygląda tutaj, to budowanie samochodu, no ale wam pokażę oczywiście. Teraz musimy dać koła. To oczywiście będzie na razie oskryptowane, nie możemy tego modyfikować. Tylko to tutaj gra nam pokazuje, gdzie mamy to ogólnie postawić. Teraz musimy fotel oczywiście dać. Dobra, i to wszystko chyba. A nie, jeszcze zasilanie, no tak, silniki. Tutaj musimy dać silnik. Dobrze. I jeszcze paliwo oczywiście, bo bez paliwa ani rusz. Tu będzie paliwo, dobra. No i mamy. Mamy nasz pojazd. I w sumie to wszystko. No i dobra, nie wiem co teraz będzie, mam nadzieję, że kolejna cutscenka, ale takim pojazdem jak na razie będziemy się poruszać po tym świecie, ale jak będziemy wchodzić do różnych światów, to wtedy będziemy mogli też robić różne inne pojazdy. Dobrze, więc w sumie... Spróbuj teraz, a no tak, to będzie ogólnie kolejny tutorial. Tylko nie wiem jak... to obrócić. Dobra, pogadamy z nim, bo w sumie nie wiem jak odwrócić samochód. Lewego spustu... A, okej, dobrze, czyli tak, tak i tak. A, dobra. Musimy się przyzwyczaić do wózka. Dobra, wskakujemy do wózka i tak wygląda nasze jeżdżenie. Nasza jazda, po prostu tak jak w sumie w GTA, takie samo sterowanie. RT, gaz... W sumie tak jak w innych grach też, że gaz. Tutaj oczywiście zbieramy nutki. Nutki też były w pierwszej części, nie wiem jak w drugiej, ale w pierwszej części były nutki potrzebne do odblokowania kolejnych światów, kolejnych drzwi. A tutaj te nutki odpowiadają za walutę, za którą możemy kupić, znaczy dzięki, przez którą możemy kupić różne podpowiedzi albo jakieś tam rzeczy. Różne. Teraz HGW, czyli nasz ten komputerek taki, znaczy no ten król, każe nam jechać do, no do siebie, prawda? Ale najpierw ja tutaj wezmę skrzynkę numer 4, przeniosę ją do naszego pojazdu, no i możemy tutaj jechać do naszego Mambo, prawda? Ale jeszcze tu będą skrzynki, o właśnie, tu jest kolejna skrzynka od razu. Wiele skrzynek możemy zmieścić do naszego samochodu, więc to nie tylko jedna. Okej, okay, przy okazji tutaj wezmę nutkę. Okej. Okay. Ta nutka, srebrna nutka odpowiadała, znaczy jest jako 5 nutek w sumie. Tutaj mamy Batelskiego. Witaj, nazywam się Batelski. Pamiętasz? Kiedyś byłem martwy, ale na szczęście mi przeszło.
Stoisz przed centrum informacji turystycznej, gdzie znajdziesz pomoc na wypadek, gdybyś utkwił w jakimś punkcie gry. To akurat nie będzie nam potrzebne, ponieważ no dosyć dobrze znam tę grę. W każdym razie mam dwie. Oho. Teleporter, tak, to jest teleporter też. Żeby nie poruszać się tak cały czas po świecie, żeby... Dobra. Ja tutaj próbuję zaparkować, bo nie muszę tego wypakowywać. Wystarczy, że zaparkuję w tym miejscu i pogadam z Mambo. I Mambo nam... Mambo nam tutaj odblokuje rzeczy, które tutaj wzięliśmy. Mamy działo jajeczne i pięść Falgora. Okej, okay, i to wszystko, tak? Dobrze, więc teraz jedziemy do HGW, ale tutaj nie dostaniemy się, ponieważ nie mamy jeszcze takich kół przyczepnych. Ślizgamy się, jak widzicie, więc musimy pojechać w tę stronę. I tutaj. I tam potem będzie taka spiralna, tutaj ta droga, jak widzicie. No i ten świat wygląda tak, no w tym, teraz wygląda tak. Oczywiście... Światów jako challenge'ów, jako światów leveli będzie sporo dosyć, ale niektóre będą się powtarzać, praktycznie chyba wszystkie będą się powtarzać, ale to zobaczycie w przyszłych odcinkach. I od razu, jak już poznacie tę grę wraz ze mną, że jak poznacie, jak tutaj się tworzy te samochody, różne samoloty i tak dalej, to możecie nawet zaproponować mi jakiś projekt, jakiegoś samolotu czy coś, żebym coś fajnego stworzył. No to tworzenie tych samochodów tutaj czy coś naprawdę może czasami sprawić niezłą frajdę. Więc tak, lecimy do naszego HGW i gadamy z nim. No, tylko się tu nie baguj. Dobrze, a teraz słuchaj, to są growe kule. Stają się dostępne, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość puzelków. No właśnie, puzelki tutaj też zbieramy. Puzelki to jest nierozłączna część świata Banjo-Kazooie. I tutaj te kule musimy zanieść praktycznie do tamtego miejsca. Do tamtego miejsca na kule. Ja spróbuję to jakoś tak... Nie tu. Ja spróbuję to jakoś tak wrzucić. Tak, w taki sposób, ale... O, shit. A dobra, samochód w sumie możemy przywołać, spokojnie. Samochód możemy spokojnie przywołać przyciskiem Y, kiedy przytrzymamy przycisk Y, wtedy możemy przywołać nasz samochód. Ja tutaj próbuję gonić te kule, bo mi uciekła, znaczy uciekła, nie trafiłem po prostu w to miejsce tutaj, jak widzicie. Okej. Okay. No i się odblokowało. Co się odblokowało? Różne światy się odblokowały. Pierwszy świat odblokowany. Te numerki tutaj wskazują, znaczy pokazują po prostu, no w sumie nie wiem, nie pamiętam co dokładnie, ale po prostu odblokowały się różne światy 31, aha, czyli te 31 wskazuje na to, ile potrzebujemy puzli, żeby odblokować właśnie dane drzwi, świat. Więc tak, jeden świat jest odblokowany. Ja sobie tutaj pozbieram jeszcze te nutki. Te nutki, tu jeszcze była kolejna, właśnie. No i wchodzimy do pierwszego świata. Ja wam pokażę pierwszy świat, tam będziemy zdobywać pierwsze puzelki. I myślę, że zakończymy sobie odcinek, bo to i tak jest odcinek wstępny, żeby wam pokazać ogólnie tę grę. A potem już wiadomo, że się rozpędzimy. Dobra, wczytywanie rozrywkowo składa się z 6 różnych dzielnic. Centrum, dzielnicy teatrów, wybrzeża, jeziora i doków i przedmieść. Okej. Dobra, tu akurat... Nati A. Akris występują. No właśnie, i występują, czyli tutaj będą NPC... Za chwilkę wam gra pokażę. Mambo Jumbo jako farmer. O, cześć Fikus, tak jestem, ale nagrywam, za chwilkę ci odpowiem. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Klango jako niezgrabny robotnik rolny. Patelski jako samotny pilot. Hamba Wamba jako cierpiąca żona Mambo. No właśnie, to jest żona Mambo. Pan Mięśniak jako kolejny robotnik rolny. Tomasz oraz Tomasz tytularny jako odbul ambitny. Coś tam nie doczytałem, ale wy mieliście szansę. Wy macie szansę sobie przewinąć. No i dobra. Załadował nam się świat.
I ten świat wygląda tak, bardzo, bardzo kolorowo, jak widzicie. Bardzo kolorowo. Nie jest to prawda duży ten świat, ale jest bardzo kolorowy, bardzo grafika mi się tutaj podoba. Ogólnie styl światów, jakie są tutaj projektowane, fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. No oczywiście te tutaj na przykład ten byk, czy to krowa, nie wiem co to jest, też tak fajnie wygląda, tak, w taki swój styl akurat. Tutaj mam Jinjo, jednego z Jinjo, czyli jeden quest, ale to jest quest poboczny, jak widzicie, nie pokazuje nam się na głównej na mapce, na minimapce, którą macie na prawo, na dole. No i tak, teraz będziemy gadać z Klango. Klango to był nasz wróg w pierwszej i drugiej części, ale w trzeciej części coś mu do łba strzeliło, że jest przyjazny. Możecie sobie tutaj oczywiście przeczytać na górze. No i jak ma być od drugiego odcinka? Czy mam wam czytać te dialogi tutaj, bo... No po prostu mamy tutaj dialogi i czy mam je czytać, czy po prostu chcecie słuchać tych dźwięków, które oni wydają? Dam wam chwilkę, żebyście sobie przeczytali i wciskam A, żeby kolejny tekst się pokazał. Dobrze. No właśnie, tutaj puzelek jest nad jego głową, więc jak mamy taki puzelek, znaczy, że ma dla nas questa. Wielki pożar w plantacji, a kokosy łatwopalny. Musi misial szybko biec na plantację, zanim zbiory pójść z dymem. Teoretycznie nie ma sprawy, śledź wędzony nawet, ale nawet gdybyśmy chcieli pomóc, to i tak straciłem swój szpon. Tłumaczenie jest tutaj troszeczkę złe, ponieważ Kazui to kobieta. To jest ptak płci żeńskiej. A tu jest napisane straciłem. No ale no to takie niedociągnięcie, jeśli chodzi o tłumaczenie. Zdaje się, że twoje orzeszki nieco się podpieką. Dosiąść śmiesznego łazika, żeby szybko dotrzeć na plantację. Patrzeć na strzałkę i mapę, żeby znać drogę. No właśnie, Klangos chce mieć manta. Nie chce mieć manta, dostać od wiedźmy. Misiel ocalić plantację, to Klango zdać puzelka. No właśnie, on dalej pracuje tak jakby dla naszej antagonistki, dla naszej Grantildy, ale... tak jakby, no nie walczy z nami, tylko daje nam różne zadania. I tak będzie w przyszłości. I teraz po prostu mamy tutaj czas na górze, jak widzicie, mamy trzy etapy. Możemy co prawda, znaczy zdążymy... O, shit. Kurde, niedobrze. Nie. Wiecie co, ja sobie zrestartuję, bo zagadałem się i skręciłem niepotrzebnie. Mamy trofeum, czyli ten najkrótszy czas, jaki tutaj mamy. Potem mamy złoty kolor, czyli puzelek. Jak się skończy puzelek, no to niestety będzie na czerwono i będzie wtedy tylko i wyłącznie coś tam, nie pamiętam co, chyba nuty. Ale musi być co najmniej złoty. Do złotego czasu ten przycisk, znaczy przycisk, ten znacznik, ta strzałeczka, żeby... Dobra, tu się muszę skupić. Uwaga, powaga, kto chce kiełbaski? Móc być trochę rozgotowany, ale przynajmniej misiek nie dostanie rozwolnienia. Dzięki za propozycję. Czachulcu, ale chyba odpuścimy sobie obiad. Misiek podołał pierwszemu wyzwaniu. W pożądaleńku. Misiek odwiedza jeszcze Klangosa, może i on da mu nagrodę. Jeśli wyzwanie zostanie załatwione dość szybko. Bujaka. No i dobra. Mamy tutaj oczywiście ukończone zadanie. Czas, najlepszy czas. Nieźle, zasłużyłeś na jakieś nutki, czyli tak jakby minimum. Zaliczone, średnia zaliczona, czyli mamy puzelek, no i trofeum, jako że mieliśmy bardzo dobry czas. Trofeum TT. Nie wiem, jak to nazwać, inaczej po prostu trofeum, tak? Więc kontynuujemy. Niesamowite, jak Misiel dotrzeć do Mambo tak szybko. Misiel zdobyć wszystko, zapiski, puzelka, nawet trofeum. Jeśli Misiel skorzystać z portal, żeby wrócić do rozrywkowa, znajdzie błyszczącą nagrodę w puzzlomacie. W sumie... Jak się mówi
puzzle, bo puzzle, no to puzzle, tak, po polsku się mówi puzzle niby, ale jakie to jest słowo ogólnie oryginalne, z jakiego języka? Jeśli z angielskiego, no to puzzle powinno być, a z niemieckiego, no to puzzle. Nie wiem, powiedzcie w komentarzu, bo mnie to ciekawi, a na pewno zapomnę sobie sprawdzić w Google'ach. Dobra, więc za chwilkę sobie skończymy odcinek, tak już widzę, że mamy pół godziny. Tak czy siak, tutaj teraz znowu będzie jakaś rozmowa. I będą nam pokazywać teraz, jak zdobyć puzelek. Tutaj oczywiście musimy podejść do takiej maszyny. I ogólnie tutaj mamy te kule i w tej kuli będą wszystkie nasze puzelki. Ale najpierw musimy zdobyć puzelek, więc tak. Wciskamy tutaj, kręcimy, żeby się odblokowało. Dobra. No i mamy puzelek. Teraz puzelek możemy albo na piechotę przenosić, albo właśnie do samochodu. Wam pokażę teraz w samochodzie. Dobra, jest w samochodzie. Oczywiście puzelki możemy też, tak samo jak skrzynki, przenosić po kilka, ale mogą wypaść. I tak, i oczywiście po to jest ten samochód, żeby na przykład z, nie wiem, tam kilometr dalej będzie jakiś puzelek, no to nie będziemy go nieść w taki sposób, prawda? Tylko kładziemy do samochodu i jedziemy. I możemy sobie tak pod ten i wciągnie nasz puzelek. I odblokował się kolejny świat, który potrzebuje dwóch puzelków. Widzisz, otworzyły się kolejne drzwi. Oto akt drugi orzechowych pól. Jezus Maria. Dobra. O właśnie, tutaj Hamba nam dała wyścigówkę, czyli gotowe projekty, gotowe samochody. Taksówka i ciężarówka, wyścigówka i my zawsze możemy modyfikować dowolnie te samochody. To naprawdę podoba mi się ta gra i wiem, że oryginalne gry, jedynka i dwójka, są zupełnie inne, zupełnie nie ma tam samochodów czy coś. I my całkowicie jesteśmy zależni od naszych ataków czy coś, a tutaj najbardziej ta gra, w tej grze chodzi właśnie o samochody, projektowanie samochodów. Zagorzali fani Banjo-Kazooie bardzo się tym przejęli, bardzo się wkurzyli na Microsoft. Ja w sumie też, ale jeśli chodzi o samą grę, o sam styl tej gry, podoba mi się, tak czy siak. Nie traktuję ją jakoś tak śmieciowo. Po prostu podoba mi się. No ta gra po prostu mi się podoba tak, jak jest zbudowana. Może nie jako Banjo-Kazooie, ale jako po prostu gra, która fajnie wygląda. Więc dobra, myślę, że to by było tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Ja oczywiście będę z miłą chęcią nagrywał tę grę. Nie wiem, czy będę z niej streamował. Raczej prawdopodobnie nie. Chyba, że nie będziemy żadnych misji robić, tylko sobie tam zbierać nutki po świecie czy coś. Ale tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie łapkę w górę, udostępniajcie, subskrybujcie, no i co? Na razie!